Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś spotykamy się na praktyce jogi dla biegaczy. I jest to taka praktyka, którą można robić zarówno przed bieganiem, jak i po treningu biegowym. To będzie dosłownie kilka takich ruchów mobility, kilka ruchów rozciągających, tak żeby się przygotować do biegania. Sama jestem biegaczką, można tak powiedzieć, amatorsko biegam, więc co nieco już wiem na ten temat i mam nadzieję, że Wy też będziecie czuli się przygotowani do treningu biegowego. Zatem zaczynamy. I zaczynamy sobie od położenia dłoni na kolanach i krążymy barkami do tyłu. Zataczamy duże koła. I tutaj od razu powiem, że to jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie, żeby rozgrzać barki na początku. Dlatego, że jeśli ich nie rozgrzeję, potem czuję, jak w trakcie biegu coś tam ciągnie. Zwłaszcza w prawym barku u mnie. Właśnie te wstrząsy powodują, że trochę ciągniemy ten mięsień. I możemy mieć takie uczucie takiego postrzału, takiego napięcia. Więc warto sobie o to zadbać, żeby barki też były rozgrzane. Także nie tylko nogi. I krążymy, możemy zwiększyć zakres tego ruchu. Powoli zatrzymujemy się. Splatamy dłonie w koszyk i z wdechem wyciągamy wnętrza dłoni do sufitu, przeciągamy się tak, żeby wydłużyć kręgosłup. Tu robimy wdech i z wydechem skłon do prawej strony, tak żeby poczuć, jak cały lewy bok ciała się rozciąga. I z wdechem wyciągamy ręce do góry i wydech, druga strona. I wdech, góra. Wydech do prawej. Wdech, góra. Wydech do lewej. Jeszcze po razie wdech i wydech. Jeszcze raz i wydech. Wdech, ręce w górę i z wydechem rozplatamy ręce, kładziemy je z powrotem na kolana. I teraz stawiamy stopy na szerokość maty. Czyli chcemy mieć środek stopy na krawędzi maty. O, w ten sposób kładziemy dłonie za plecami. No i zaczynamy takie właśnie mobility dla stawów biodrowych. Odkładamy kolana raz na jedną, raz na drugą stronę. Ten ruch nazywa się 90 na 90, dlatego że w obu kolanach mamy kąt 90 stopni. Tak mniej więcej oczywiście. Nie będziemy tego mierzyć. Chcemy delikatnie odkładać raz jedno, raz drugie kolano. Tak, żeby nie stukać kolanami, żeby sobie ich nie uszkodzić. Tylko chcemy właśnie popracować nad ruchem stawu biodrowego. Jeszcze chwilę. To jest taki ruch, który możecie wykonywać zawsze. Jeżeli chcecie poświęcić trochę uwagi swoim biodrom, jeżeli czujecie, że one są zamknięte, no to jest idealna rzecz, którą można zrobić. Ok, i zatrzymujemy się. Teraz przenosimy ręce do przodu, możemy się tak chwycić i odkładamy kolana raz na jedną stronę i dokręcamy jeszcze prawym łokciem do tyłu. Wracamy do przodu, wdech i wydech, druga strona i dokręcamy lewym łokciem. I wdech do przodu, wydech do prawej i tutaj skręt. Wdech, wracamy i wydech, druga strona. Ciągniemy łokcie. I wdech, wydech. Jeszcze raz. I wydech. I wracamy do przodu. Trochę się cofniemy, bo tutaj się jeździ trochę po macie w trakcie tego ruchu. Krzyżujemy nogi i przechodzimy do klęku podpartego. No i na wdechu plecy wklęsłe, wdech, pozycja krowy i wydech, zaokrąglamy koci grzbiet. I wdech, plecy wklęsłe i wydech, zaokrąglone. Wdech i wydech. Wdech, plecy wklęsłe, patrzymy do góry i wydech. Ostatni raz
wydech. I pozycja neutralna kręgosłupa. I teraz siadamy na piętach, wyciągamy ręce do przodu, odkładamy czoło na matę. Tak, jest to pozycja dziecka. I chcemy podchodzić sobie palcami dłoni coraz dalej, z każdym wydechem. A pośladkami ciągniemy w stronę pięt. To jest takie poczucie wydłużenia kręgosłupa. Czyli pośladki do pięt. Palce dłoni podchodzą coraz dalej. I powoli wracamy do klęku podpartego. No i stawiamy prawą stopę między dłońmi. Możecie sobie podłożyć coś pod lewe kolano, jeżeli czujecie, że lewe kolano się wbija Wam w matę. Także możecie sobie ochronić ten staw kolanowy. Jeżeli czujecie, że jest wszystko ok, to kładziemy opuszki palców na macie i z wdechem schodzimy lewym biodrem w dół, staramy się wyprostować plecy, patrzymy do przodu i z wydechem delikatnie wycofujemy biodra. I wdech, lewe biodro w dół, klatka do przodu i wydech, wycofujemy. I wdech, w dół lewe biodro i wydech. I wdech do przodu. Tutaj staramy się, żeby kolano też nie wychodziło za linię kostki. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. I teraz przestawiamy stopę na zewnętrzną krawędź maty. Dłonie mamy po wewnętrznej stronie. I teraz na wdechu wyciągamy prawą rękę do góry, a z wydechem przenosimy prawą rękę pod lewą i sięgamy daleko. I wdech, prawa ręka w górę i wydech, zamykamy, prawa ręka sięga i też schodzimy tutaj na lewym biodrze. I wdech, góra i wydech. I jeszcze dwa, wdech, do góry wyciągamy rękę, wydech. Ostatni raz i wydech. I wdech, wyciągamy, a z wydechem odkładamy dłoń do maty. No i podnosimy się do góry i teraz przestawiamy stopę tak 45 stopni na zewnątrz. Pokażę się jeszcze od przodu, czyli nie mamy przed sobą stopy, nie mamy jej zupełnie z boku, tylko tutaj. I też możecie podejść sobie delikatnie prawą stopą do przodu, połączcie dłonie, zróbcie wdech, a z wydechem schodzimy biodrem w dół i tutaj kolano już może nam trochę wyjść poza linię kostki. Wdech, wycofujemy. I wydech, schodzimy. Wdech, góra. I wydech. Też staramy się, żeby kolano szło po linii stopy. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. I wdech, wycofujemy biodra. Przestawiamy stopę. Pod kątem 90 stopni teraz mamy biodra. Też mniej więcej, umownie. Czyli kolano jest w linii ze stopą, stopa patrzy na zewnątrz, łączymy dłonie, chcemy, żeby zarówno nasze biodra, jak i klatka piersiowa, barki były zwrócone do przodu i robimy wdech, a z wydechem schodzimy prawym kolanem na zewnątrz. I wdech, góra i wydech. Na pewno poczujecie, jak się tutaj rozciąga, jak się otwiera prawe biodro. Wdech, wydech, wdech, góra. I wydech. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Wracamy biodrami w górę. Odkładamy prawe kolano i połóżcie dłonie na macie do klęku podpartego. I tutaj znowu plecy wklęsłe. Wdech. I wydech. Zaokrąglone koci grzbiet. I wdech. Plecy wklęsłe. I wydech. I wdech, spójrzcie do góry, wydech, ostatni raz i wydech. I pozycja neutralna, no i robimy to wszystko na drugą stronę, więc stawiamy lewą stopę z przodu. Możemy delikatnie podjechać stopą, także jak zejdziemy biodrem, to żeby nie wyjść kolanem za kostkę. I na wdechu schodzimy prawym biodrem w dół, plecy proste, klatka do przodu. I wydech delikatnie wycofujemy biodra. Tutaj nie chcemy doprostować do końca tej lewej nogi, tylko cały czas kolana są ugięte.
i wdech, schodzimy biodrem w dół i wydech, wycofujemy. I wdech. Wydech. No i jeszcze raz, wdech. I wydech. I przestawiamy lewą stopę na zewnętrzną krawędź maty. Dłonie mamy po wewnętrznej stronie. No i z wdechem wyciągamy lewą rękę do sufitu, a z wydechem sięgamy lewą ręką pod prawą, schodzimy biodrem w dół i sięgamy lewą dłonią daleko. I wdech, ręka w górę. I wydech, lewa pod prawą. I wdech do góry. Wydech. Jeszcze dwa. Wdech. Wydech. Ostatni raz. I wydech. I wdech. Ręka do góry, do sufitu. I wydech. Odkładamy lewą dłoń do maty. No i podnosimy się do góry. Przestawiamy stopę 45 stopni na zewnątrz. Łączymy dłonie. Robimy wdech w górze. I z wydechem schodzimy sobie kolanem w dół. I wdech, wycofujemy. I wydech, schodzimy. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze dwa razy, wdech. Wydech. Ostatni. I wydech. No i wracamy, przestawiamy stopę na zewnątrz. Mniej więcej 90 stopni, biodra zwrócone do przodu, kolano w linii ze stopą. Robimy wdech i wydech, schodzimy lewym kolanem w dół. I wdech, góra, wydech, rozciągamy drugie biodro. I wdech, wydech, wdech, góra i wydech. No i jeszcze raz, wdech. I wydech. I na wdechu wracamy do góry. Z wydechem odkładamy kolano, odkładamy dłonie do maty. Podwijamy palce stóp i przechodzimy do psa z głową w dół. No i tutaj zawsze ta sama zasada. Jeżeli plecy nam się zaokrąglają, to znaczy, że musimy unieść pięty do góry, uginamy kolana i ciągniemy brzuch w kierunku ud. I tutaj zaczynamy uginać raz jedno, raz drugie kolano. Tutaj rozciągamy łydki. Jest bardzo, bardzo istotne właśnie przed treningiem biegowym, czy też po, żeby je trochę porozciągać. One się lubią napinać w trakcie biegu. Całe dłonie mamy doklejone do maty. Staramy się ciągnąć piętami w kierunku maty. Nie musimy oczywiście odłożyć pięty, ale ważne jest, żeby gdzieś tam z tyłu o tym myśleć, żeby kierować te pięty w stronę maty. Ale tutaj zawsze kręgosłup najważniejszy. On musi być prosty. I też staramy się wypychać pośladki do sufitu. Barki mamy odsunięte od uszu. Zatrzymujemy się w psie z głową w dół. Tak jak mówiłam, kolana mogą być ugięte, pięty w górze. I patrzymy między dłonie i stawiamy prawą stopę z przodu. Chcemy ją postawić między dłońmi, więc jeżeli gdzieś tam ta stopa wcześniej wylądowała, to sobie po prostu przełóżcie ją jeszcze do przodu. Możecie też przeszurać, podejść. OK. I teraz wdech. Schodzimy lewym biodrem w dół. Prawe kolano mamy ugięte. Lewa noga jest prosta. I z wydechem chcemy doprostować prawą nogę. Ale tak samo, nie doprostowujemy jej do końca, jeżeli nasze plecy się zaokrąglają. Czyli robimy wdech, schodzimy lewym biodrem w dół i wydech tyle, ile możemy, doprostowujemy. Ważne, żeby plecy tutaj też były proste. I wdech, schodzimy biodrem w dół i wydech, doprostowujemy. I wdech, wydech. I wdech, schodzimy lewym biodrem, cały czas lewe kolano, lewa noga w kolanie jest prosta. Wydech. Ostatni raz, wdech. I wydech. I zostajemy na momencik. Jeszcze z wdechem tutaj wyciągamy kręgosłup, a z wydechem chcemy tak jakby odłożyć brzuch do prawego uda. Wdech, wydłużamy, patrzymy do przodu.
i wydech, brzuch do uda. Tak jak mówiłam, to kolano może być ugięte, to z przodu. Wdech i wydech. Jeszcze raz. I wydech. I powoli wracamy sobie do psa z głową w dół, więc odkładamy dłonie do maty, uginamy prawe kolano i przenosimy prawą stopę do tyłu. I tutaj znowu uginamy raz jedno, raz drugie kolano. Bujamy biodrami. Głęboko oddychamy. I powoli zatrzymujemy się w psie z głową w dół. Patrzymy do przodu i stawiamy lewą stopę między dłońmi. Jak już ją mamy, to na wdechu schodzimy prawym biodrem w dół, prawa noga jest prosta i wydech staramy się doprostować lewą nogę w miarę możliwości. I wdech, prawe biodro w dół, klatka do przodu, wydech, doprostowujemy. I wdech, schodzimy, wydech. Jeszcze dwa, wdech, wydech. Ostatni raz. I wydech. Ok. I tak samo w miarę możliwości wyprostowana lewa noga, może być też ugięta. Z wdechem wyprostujcie plecy, z wydechem chcemy opaść na lewą nogę. Tutaj są ważne właśnie proste plecy, a tak czy inaczej poczujemy to rozciąganie z tyłu lewej nogi. I wdech, wydech. I wdech, plecy proste, patrzymy do przodu i wydech, opadamy. I jeszcze raz, wdech. I wydech. I uginamy lewe kolano, odkładamy dłonie do maty, przechodzimy do psa z głową w dół. No i po raz ostatni uginamy raz jedno, raz drugie kolano. Tak poczujcie, że chcecie wyciągnąć te tyły nóg. Zatrzymujemy się. Spójrzcie sobie na matę i skrzyżujcie nogi na macie. Usiądźcie. Usiądę sobie prosto do Was. No i teraz kładziemy prawą dłoń na lewe kolano. Lewą rękę kładę za plecami i z wdechem wyciągam kręgosłup, z wydechem skręcam się, patrząc za lewe ramię. Wdech, wyciągamy czubek głowy do sufitu i wydech, dokręcamy się. I wdech, wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. I z wdechem wracam do przodu. I wydech. I na wdechu wyciągamy ręce do góry. Z wydechem uginamy ręce w łokciach. Robimy takiego kaktusa, ciągniemy łokciami do tyłu. I wdech, ręce w górę. Wydech, kaktus. I wdech, góra. Wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. I odkładamy lewą dłoń na prawe kolano, prawa ręka tym razem za plecami. I wdech, wyciągamy się do góry, a wydech skręcamy się, patrzymy za prawe ramię. I wdech, wyciągamy. Wydech, dokręcamy. I wdech. Wydech. Jeszcze. Wdech, wydech, ostatni raz i wydech i z wdechem wracamy do przodu. Na koniec łączymy stopy razem, splatamy dłonie na stopach, staramy się wyprostować plecy, ciągniemy ramionami w dół, klatka do przodu i delikatnie bujamy góra-dół kolanami. Tutaj staramy się wyobrażać sobie, że cały czas wyciągamy szyję do góry, czubek głowy do sufitu, a klatka do przodu. Tak, żeby plecy były proste, jeszcze pokażę Wam z boku, jak to wygląda. Wyprostowane plecy i bujamy. Jeszcze dwa oddechy. Ostatni raz i wydech.
No i stąd rozplatamy ręce, krzyżujemy nogi, łączymy dłonie na wysokości mostka, bierzemy głęboki wdech i wydech. I podziękujcie sobie za dzisiejszą praktykę. No i jesteście gotowi do treningu biegowego, albo możecie tak skończyć swój trening biegowy. Dziękuję bardzo. Namaste.